Tomasz Frankowski, Franek na forum. Zaprasza Adam Westphal. Po powrocie do kraju znowu o nim bardzo głośno. Na dzień dobry dwa razy poczęstował Witkowskiego z Arki Gdynia. W niedzielę w ten sam sposób potraktował Bogusława Wyparłę. Swoje dostał również Jan Mucha z Legii. Franek w 5 meczach trafił 5 razy, w sumie ma już 121 ligowych bramek. Choć trudno w to uwierzyć, głośno o nim jeszcze na innym polu. No to wstukujemy www.wisłakraków.com, forum. No i niespodzianka, pojawia się gość o niku Franek 6634. Niektórzy początkowo nie wierzą, ale to właśnie ten Tomasz Frankowski. Co czytamy? To już najwyższy czas, by wyjaśnić plotki i niedomówienia związane z moim odejściem. Bójki po meczu z Panathinaikosem, czy też szantażowania właściciela. Słuchamy Franka. A propos transferu z Wisły. Były dwie oferty, z Elcze i Levante, które wpłynęły dwa dni po meczu z Panathinaikosem. Ustaliłem z właścicielem, że mnie sprzeda, jak załatwi Kryszałowicza, i tak się stało. Nie uciekałem z Wisły po porażce z Panatą, ale wtedy coś we mnie pękło. Ten awans miał być ukoronowaniem mojej przygody z Wisłą, a przegraliśmy okrutnie. A propos bójki w szatni po meczu, czegoś takiego nie było, po prostu dostałem łokciem od obrońcy w pierwszej połowie i to wszystko. Jedno pytanie pojawiało się bardzo często. Dlaczego nas zostawiłeś, niemalże opuszczając tonący statek, i jeszcze dopłaciłeś do transferu? Znowu Franek. Zadano mi pytanie, czy jeśli wolę odejść do Elcze, a nie do Levante, to mogę odpuścić na rzecz Wisły 50 tysięcy euro. Na co przystałem, bo wydawało mi się, że w Elcze będę miał lepszą drużynę. Nieprawdą jest więc, iż aby odejść z Wisły, zapłaciłem zespołowi z Krakowa jakieś pieniądze. Dalej Franek. Nie sądziłem, że moje odejście może wywołać aż takie emocje. Myślałem, że kibice uważają mnie za spoko gościa, który pewnego dnia musi po prostu ustąpić młodszym. Miałem 31 lat, zostawiłem zespół poukładany na pierwszym miejscu z dużymi szansami na awans w UEFA. Jak się pomyliłem, wiemy wszyscy. Powiem więcej, gdybym wiedział, że taka będzie reakcja kibiców, nigdy bym nie poprosił właściciela o transfer. Czy mogłem wrócić do Wisły? Półtora roku temu pan Skorża namawiał mnie do tego, ale chyba inne plany miał pan Jacek Bednarz, bo nie zależało mu na spotkaniu. Ja, jeśli bym tylko dostał zgodę kibiców, kontrakt podpisałbym niezależnie od zaproponowanej kwoty. Czy zmienię jeszcze klub? Nie, Jaga to mój ostatni przystanek. Pozdrawiam wszystkich Wiślaków i wiedzcie jedno, jak oglądam mecze Wisły, to szybciej bije mi serce. Tyle Tomasz Frankowski, który zaskoczył wielu, pojawiając się w takim miejscu, sam publicznie nie chciał komentować swojej decyzji i przesłanek, jakie nim kierowały. Szymek tutaj się tak wesoło uśmiecha. Widać, że z was tacy prawdziwi internetowi surferzy są. A czy tego wieczoru dosyć dużo ludzi było na tym forum. Bardzo szybko się rozeszło, że Franek wszedł. A z ciekawości też wszedłem. Też było pytanie o mnie. Pisałeś? Uaktywniłeś się? Nie, ja nie piszę. Ale czytałem wszystko. No jak, panie trenerze, słucha się takich historii? No ciekawe, to jest już praktycznie chodząca historia polskiej piłki. Przepraszam, że panie trenerze, wchodzę w słowo. Ja znałem historię całą Franka, oczywiście, dlaczego odchodził, wszystko znałem wcześniej. Ale to, co napisał, wszystko jest prawdą. Ładnie zabrzmiało, że odszedł, zostawiając zespół poukładany. No ale taka była prawda, no ten zespół tak. Nie był w rozsypce. Tak. Znaczy to akurat, niestety, to się nie nadaje, ja to muszę powiedzieć, to się nie nadaje do telewizji, ale są takie momenty nieraz.